Na taką emeryturę z ZUS może liczyć Jarosław Kaczyński. Wielu Polaków mocno się zdziwi. Zarobki polskich polityków niemal od zawsze wzbudzają sporo emocji wśród zwykłych obywateli. Niedawno informowaliśmy, jakimi finansami dysponuje premier Donald Tusk, a co z emeryturą Jarosława Kaczyńskiego? Prezes PiS nie może narzekać na przelewy z ZUS. Wielu się zdziwi. Jarosław Kaczyński może liczyć na taką emeryturę z ZUS. Jarosław Kaczyński od lat jest czołową twarzą polskiej sceny politycznej. Prezes PiS nie zwykł jednak obnosić się ze swoim majątkiem. Wiele osób zdaje sobie sprawę, że Kaczyński posiada dom na warszawskim Żoliborzu, ale o finansach lidera PiS medialnie nie jest zbyt głośno. Być może dlatego, że sam polityk prowadzi się raczej skromnie. Jarosław Kaczyński nie posiada samochodu czy poważnych inwestycji. To wszystko możemy dokładnie wyczytać z publicznie dostępnego oświadczenia majątkowego, jakie politycy mają obowiązek regularnie składać. Co w swoim zawarł Kaczyński? Na taką emeryturę może liczyć Jarosław Kaczyński. Z oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego za rok 2023 dowiadujemy się, że prezes PiS zgromadził na swoim koncie oszczędności w wysokości 338,9 tysiąca złotych. Jak wynika z dokumentu, polityk jest również współwłaścicielem domu o powierzchni około 150 m kwadratowych o wartości około 1 800 000 złotych. Kaczyński oznaczył swój udział jako 1/3. Prezes PiS zaznaczył w swoim oświadczeniu, że nie posiada mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. A co z pobieraną emeryturą? Jarosław Kaczyński nie może narzekać na emeryturę. Wielu obywateli bardzo często krytycznie odnosi się do zarobków, jakimi mogą pochwalić się polscy politycy. W połączeniu z wieloma luksusami i udogodnieniami, jak różnego rodzaju diety i dodatki, łączna kwota, jaką zarabiają politycy, często może przyprawić przeciętnego Polaka o zawrót głowy. Jarosław Kaczyński często opisywany jest jako oszczędny i skromny. Jego majątek, pomimo wieloletniej aktywności na polskiej scenie politycznej, w porównaniu do innych posłów, jest stosunkowo niewielki. Kaczyński otrzymuje uposażenie poselskie w wysokości 71,1 tysiąca złotych za rok 2023. Do tego dochodzi dieta parlamentarna, około 45,6 tysiąca złotych. Emerytura prezesa PiS to z całą pewnością kwota, której pozazdrościć mu mogą niemal wszyscy seniorzy. Kaczyński w 2023 roku otrzymał 112 556 zł i 94 grosze świadczenia emerytalnego. Jak łatwo wyliczyć, miesięcznie prezes PiS otrzymywał około 9379 zł brutto. Z całą pewnością taka kwota pozwala na dostatnie życie, bez odhaczania w kalendarzu kolejnych dni do otrzymania upragnionej czternastki. Emerytom przypominamy, że tegoroczna wypłata tego rządowego dodatku już w przyszłym miesiącu.